ostatni etap naszej wycieczki, wejście na Pilsner. Nasza grupa trzyosobowa, idziemy jednym szlakiem, reszta poszła drugim. Oni wybrali słabszą, delikatniejszą drogę, no my wiadomo, ekipa mocniejsza, idziemy sobie tutaj tym trawersikiem. Na koniec 3000 prawie 100, idziemy tam, tam nie wiem czy widać kamerę, stoi taki koziołek, idziemy go pogłaskać po jajkach. Na szczycie podszedłem Pilsnera, został urządzony przez takiego artystę z Kurliwu. W 56 roku tutaj postawiony. A dlaczego? Dlatego, że koziorożce i kozice i w ogóle duże zwierzęta alpejskie, tatrzańskie też w zimie, jak jest długa zima, to krótko w wegetacji, one potrzebują soli mineralnej i one zlizywały sól tutaj ze skał i przychodziły tutaj na szczyt tej góry i po prostu... Kto czytał Czarodziejską Górę? Dwie osoby. Proszę do następnego. Więc generalnie jedziemy na szczyt Korwacz w bardzo ciężkich warunkach. To będzie starej daty kolejka odkryta, będzie wiało i to będzie 3300 metrów nad poziomem morza. Podnoś się, kurde, wszyscy na ciebie czekają, ruszaj się! Chce ktoś się kręci? No. No cóż, chciałem zrobić siku, ale w tej sytuacji nie mogę, jestem na wizji. Jestem szczęśliwy, że z 14 osób, które zaczynały wchodzić, przynajmniej piątka jest na szczycie. Nie odpuszczę. Zajebiście, dzięki. Kuba, 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 97, 98, 99, puszczamy. Bo nie będziecie, dzięki. Ja się tu składam przy Kuba, może... Dziękuję. Dziękuję. Fajnie, że jesteś z nami. Żeby zawsze twoje poślady były takie jędrne. Spięte i spięte. Spięte, dokładnie. Nazywam się dr Mleton. Mierzymy tutaj zawodnikom zakwaszenie. Chcemy sprawdzić, przy jakim tętnie osiągają jakie pułapy zakwaszenia, żeby troszeczkę później ułatwić im treningu w przyszłości, żeby wiedzieli mniej więcej na jakich obciążeniach, jak dobierać obciążenia w oparciu o tętno. Też to nam służy temu, żebyśmy tutaj w górach nie przeholowali, tak? Bo jesteśmy na 1800 metrów. Wprawdzie lodowca Dormina, ale moim zdaniem jest, nie jest tak chłodne jak potoki w Tatrach. No, może dlatego, że tutaj po prostu w ciągu roku temperatury są wyższe, bo San Mori jest bardzo słoneczne, ale naprawdę w Tatrach to nie dałabym rady tak pływać.